witam Państwa. Oczywiście, jak zwykle, witam bardzo serdecznie, bardzo zimowo, wciąż jeszcze karnawałowo i lutowo, tak, bo rozpoczęliśmy nowy miesiąc etapu roku pańskiego 2023, miesiąc luty. Jak wiemy, najkrótszy miesiąc w roku, tym razem będzie miał tylko 28 dni. I oczywiście też wedle przysłów i wedle tradycji, miesiąc najzimniejszy, właśnie to przysłowie, powtarzam go jeszcze raz, gdy przyjdzie miesiąc luty, a już on przyszedł, już on jest, to babo, chłopie, obuj ciepłe buty. Mam nadzieję, że jesteśmy zabezpieczeni od mrozu. Mam nadzieję, że nasze nogi nie zmarzną, bo jak w nogi ciepło, to reszta ciała też jakoś funkcjonuje w takiej właśnie temperaturze, że tak powiem, właściwej. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, jak widzimy, jesteśmy już w nowej odsłonie liturgicznej, już nie ma choinek, nie ma żłóbka. One, te symbole Bożego Narodzenia zginęły kilka dni temu, dokładnie 3 lutego, po 2 lutym, po Dniu Matki Bożej Gromnicznej i oczywiście tym symbolom Bożego Narodzenia powiedzieliśmy do widzenia w roku przyszłym, oczywiście w roku przyszłym kalendarzowym, nie, bo w tym roku kalendarzowym będzie Boże Narodzenie, ale w roku przyszłym duszpasterskim. Oczywiście też już przestaliśmy śpiewać kolędy. Kolędy też będziemy śpiewać właśnie na Boże Narodzenie. Teraz jesteśmy w takim szerokim pojęciu, jeżeli chodzi o okres zwykły. Okres zwykły, który dobiega już końca, jest tym właśnie czasem, który zbliża nas do nowego okresu, a mianowicie do czasu Wielkiego Postu. Proszę Państwa, dzisiaj mamy pierwszą niedzielę lutego. Jest to 5 dzień tegoż właśnie miesiąca. W tym dniu wspominamy świętą Agatę, panią Agatką, Agatą. Składam najlepsze życzenia, żeby wasza patronka, święta Agata, męczennica, która tak bardzo kochała Chrystusa, żeby was uczyła miłości do Chrystusa, żeby uczyła was tej pięknej miłości, tej miłości także pełnej ofiary, ofiary, czyli poświęcenia dla drugiego człowieka. To jest bardzo ważne. Jak wiemy, święta Agata jest też patronką Sycylii, jest patronką od pożarów, dlatego właśnie w takim dniu święci się chleb, ten właśnie chleb, który potem tradycyjnie, czy zgodnie z tradycją mamy w domu i on wedle tradycji, wedle zwyczaju ma bronić nas przed pożarami, ale najlepiej, jeżeli my sami będziemy bronili się, prawda? On, ten chleb, czy święta Agata, niech tylko nas wspomaga. My mamy być roztropni, żebyśmy byli tutaj właśnie tacy odpowiedzialni, żebyśmy wiedzieli, jak obchodzić się z ogniem i święta Agata uczy nas właśnie tego, żebyśmy z tym ogniem obchodzili się tak, jak z ogniem, jak powiada przysłowie. Tak, to jest to właśnie, ta dzisiejsza data, tyle ona ma w sobie, ale jeszcze, proszę Państwa, ma coś bardzo ważnego dla nas Suwalczan, dla nas diecezji ełckiej, a mianowicie jest to 27. rocznica śmierci księdza Kazimierza Hammerschmidta, sługi Bożego. Na dzień dzisiejszy, jak wiemy, ksiądz Kazimierz Hammerschmidt jest kandydatem na ołtarze. Modlimy się o to, żeby właśnie on został uznany za błogosławionego, więc prosimy o cud za jego pośrednictwem. Prosimy o cud, który niechaj będzie cudem sprawionym przez jego prośbę do Jezusa Chrystusa czy do Matki Bożej. Jest to 20, jak powiedziałem, 7. rocznica śmierci. Wiemy też o tym, że doczesne szczątki księdza Kazimierza Hammerschmidta spoczywają w konkatedrze świętego Aleksandra. Warto pójść dzisiaj, czy jutro, czy w najbliższym czasie właśnie przed tymi szczątkami, przed tym grobowcem, pomodlić się, po prostu pomodlić się jeszcze nie do Kazimierza Hammerschmidta, ale do sługi Bożego Kazimierza Hammerschmidta poprzez jego właśnie to pośrednictwo o uzdrowienie kogoś, a ludzi chorych jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że sługa Boży, ksiądz prałat Kazimierz sprawi, że właśnie taki cud się dokona w swoim czasie i że doczekamy takiego właśnie czasu, kiedy to będziemy do niego mogli modlić się jako do błogosławionego księdza Kazimierza Hammerschmidta. Proszę Państwa, warto też zauważyć, że dzisiejsza niedziela to koniec ferii zimowych. Już jutro dzieci, młodzież, nauczyciele pójdą do szkoły. Mam nadzieję, że drodzy młodzi, drodzy nauczyciele, że się wypoczęli, że to był wypoczynek aktywny i że właśnie wasze życie to feryjne wprawdzie się zakończyło, ale rozpocznie się drugi etap, bardzo ważny etap pracy w szkole, w roku właśnie szkolnym, tym roku, który obecnie przeżywamy. Warto też, proszę Państwa, zauważyć, że w tym tygodniu, dokładnie w najbliższą sobotę, będzie to 11 lutego, będzie to Światowy Dzień Ludzi Chorych, dlatego też modlimy się za ludzi chorych. I to
myślę właśnie warto włączyć księdza Hammerschmidta w tego rodzaju modlitwę, żeby on wstawiał się u Jezusa Chrystusa za tymi ludźmi, którzy czekają na zdrowie, czy w szpitalach, czy w domach opieki społecznej, czy w jakichś tam jeszcze innych miejscach, choćby nawet w tych naszych domach, gdzie my mieszkamy. Tam też są ludzie chorzy. Zresztą każdy z nas w jakiś sposób jest chory. Proszę powiedzieć, kto jest zdrowy. Każdemu coś tam dolega, prawda? Dlatego też 11 dzień lutego, dzień Światowy Dzień Chorego, niech będzie okazją do modlitwy do Matki Bożej z Lourdes o właśnie o to zdrowie duszy, intelektu, czy ciała, czy po prostu naszego życia doczesnego. Proszę Państwa, też warto przypomnieć o tym, że dobiega końca karnawał już niedługo. Najbliższy czas będzie właśnie takim czasem, który nas uczy już, że karnawał się kończy. A kiedy to nastąpi? Oczywiście 21 lutego, to tak zwane ostatki, tłusty wtorek, a wcześniej 16 lutego święto Pączka, dobrze do tego przygotujmy się, a 22, proszę Państwa, 22 lutego to już środa popielcowa, czyli nowy okres liturgiczny, bardzo trudny, wymagający, ale jakże na pewno jak będziemy chcieli go przeżyć godnie, jakże korzystny dla naszego zdrowia duszy, jak też naszego zdrowia ciała. Proszę Państwa, piąta niedziela zwykła, gdy będziemy się, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza, oto one. Jezus powiedział: Wy jesteście solą ziemi, lecz sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic nie przyda się chyba na wyrzucenie, podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata, nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy, nie stawia pod korcem, ale na świecznika, by świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Proszę Państwa, drodzy telewidzowie, mamy właśnie być światłem, mamy być solą. Nie tą solą wokół, bo ona sprawia ból, ale tą solą, która nadaje smak, tą solą, która konserwuje. Jeżeli nasze życie ma być podobne do soli, to znaczy, że nasze życie jest odpowiedzialne, że nasze życie jest życiem, które przebiega w atmosferze właśnie takiego zdrowia przede wszystkim moralnego. Mamy być też światłem, tym właśnie światłem, które pozwala na to, żeby iść, żeby nie zabłądzić, żeby widzieć i żeby właściwie wybierać. Oczywiście takim światem idealnym jest Chrystus. On mówi o sobie: ja jestem światłością świata. Do tego światła jako Chrystusa podłączmy się dzisiaj. Bądźmy właśnie takim światłem, taką żarówką czy taką świecą w naszym środowisku i bądźmy właśnie też tą solą, która daje smak naszemu życiu, a poprzez to, że naszemu życiu, także życiu tych, którzy nas otaczają, a więc naszym rodzinom, naszym najbliższym, wszystkiego najlepszego na nowy tydzień, który jest właśnie tygodniem już w miesiącu lutym i nowy czas roku pańskiego 2023. Zostańcie z Bogiem.